Księga Estery, rozdział 7. Przybył tedy król wraz z Hamanem, aby ucztować u królowej Estery. Również w drugim dniu rzekł król do Estery, napiwszy się wina: o cokolwiek poprosisz, królowo Estero, będzie ci dane, a życzenie twoje, aż do połowy królestwa, będzie spełnione. Kiedy za pierwszym razem król z Hamanem przyszli do Estery na ucztę, to król również zachęcał Esterę, żeby powiedziała, czego od niego chce, ale ona wtedy nie zdecydowała się na to. Być może chciała zyskać na króla większy wpływ, być może były inne powody. Na pewno między jedną ucztą a drugą zdarzyło się kilka rzeczy, które ułatwiały jej zadanie. Przypomniano królowi, że Mordochaj uratował mu życie, także łatwiej było go przekonać, że istnienie Żydów jest dla niego korzystne. Kazał Mordochaja nagrodzić, także teraz, gdyby się dowiedział, że to właśnie Żydzi są tym narodem, który skazał na śmierć, to znalazłby się w głupiej sytuacji we własnych oczach, bo skazałby na śmierć człowieka, którego wcześniej kazał nagrodzić. Przed rozmową Estera modliła się i pościła i prosiła, żeby też inni Żydzi modlili się i pościli w tej intencji i myślę, że Bóg odpowiedział na te modlitwy. W odpowiedzi królowa Estera rzekła: jeśli znalazłam łaskę w twoich oczach, królu, jeśli król uzna to za dobre, to na moją prośbę niech mi zostanie darowane życie, a mój lud na moje życzenie. Wydani bowiem jesteśmy, ja i mój lud, na zagładę, na zabicie, na wytępienie. Gdybyśmy bowiem zostali sprzedani jako niewolnicy i niewolnice, milczałabym, gdyż niedola ta nie byłaby warta tego, aby nią króla niepokojono. Tym razem Estera powiedziała, jakie jest jej życzenie. Poprosiła o darowanie jej życia i darowanie życia jej narodowi. Powiedziała, że gdyby tylko chodziło o sprzedanie w niewolę, to nie zawracałaby królowi głowy. To była taka ironia. Te słowa "niedola nie byłaby warta tego, aby nią króla niepokojono" można przetłumaczyć: prześladowca i tak nie wynagrodziłby królowi straty. Po tym, kiedy królowi przypomniano, że Mordochaj uratował mu życie, był skłonniejszy uznać, że rzeczywiście istnienie narodu żydowskiego jest dla niego korzyścią, a jego zagłada byłaby stratą. Na to król Achaszwerosz rzekł do królowej Estery: kto to taki i gdzie jest ten, kto powziął ten zamysł, aby tak postąpić? Król zrozumiał, że jest jakiś ciemiężyciel, który chce zniszczyć jakiś naród i zabić jego żonę, i chciał wiedzieć, kto to jest. Estera odpowiedziała: ciemiężycielem i wrogiem jest Haman, ten zły człowiek. Wtedy Hamana ogarnął lęk przed królem i królową. Estera wskazała na Hamana, wtedy też na pewno król już się domyślił, że chodzi o ten dekret, który wydał pod namową Hamana. Hamana też ogarnął lęk. Niedawno przekonał się, jak dziwny zbieg okoliczności pokrzyżował jego plan i pewnie obawiał się, że tym razem znowu się tak stanie i wynik będzie dla niego jeszcze gorszy niż poprzednio. Wtedy król wściekły wstał od uczty i udał się do ogrodu pałacowego. Haman zaś wstał, aby błagać królową Esterę o życie. Widział bowiem, że nieszczęsny jego kres jest już u króla postanowiony. Król był wściekły prawdopodobnie dlatego, że zrozumiał, jak bardzo dał się podejść. Skazał na śmierć naród i nawet nie zapytał się, o jaki naród chodzi. Zaufał Hamanowi bezgranicznie, a był to człowiek, który starał się nim manipulować. Także to było dla niego upokarzające, bo każdy, a zwłaszcza król, chce być zadowolony ze swojego rozumu. Haman na tyle dobrze znał Achaszwerosza, że wiedział, jak taka wściekłość musi się skończyć, i błagał królową o wstawiennictwo, bo to była dla niego jedyna nadzieja. Gdy król powrócił z ogrodu pałacowego do domu, gdzie odbywała się uczta, a Haman padł na łoże, na którym spoczywała Estera, król rzekł:
czy jeszcze królową zamierza zgwałcić w mojej obecności w pałacu? Zaledwie król te słowa wypowiedział, a już na twarz Hamana rzucono zasłonę. Haman popadł w niełaskę i król każde jego zachowanie interpretował w najbardziej niekorzystny dla niego sposób. To, że na jego twarz zarzucono zasłonę, oznaczało, że został skazany. Tak się robiło u Persów. Na twarz skazańca zakładało się zasłonę, żeby już nie patrzył na króla. Wtedy odezwał się do króla Harbona, jeden z eunuchów. Oto w domu Hamana stoi już szubienica na 50 łokci wysoka, sporządzona przez Hamana dla Mordochaja, który przecież korzystną radę dał niegdyś królowi. Rzekł więc król: powieście go na niej. Powiesili tedy Hamana na szubienicy, jaką przygotował dla Mordochaja. Potem wściekłość króla ustała. Ta cała rozmowa odbywała się pewnie na oczach służby pałacowej. Król mógł nie wiedzieć, do czego zmierza Haman, ale Harbona wiedział i pewnie inni dworzanie też wiedzieli, jakie uczucia żywi do Mordochaja i dla kogo zbudował szubienicę. Także z tego względu dobrze się stało, że Estera powstrzymała się z wypowiedzeniem swojej prośby przy pierwszej uczcie, bo wtedy Haman nie mógłby zbudować szubienicy dla siebie. Bóg nie tylko zabił wroga swojego narodu, ale też go pognębił, obracając jego poczynania przeciwko niemu. Ona przyszło razem stanąć nam jedyny raz. Nagroda piękna czeka tam, pędzimy wraz. Naprzód patrz, biegiem masz, nieznikomy wieniec zdobyć czas. Naprzód patrz, biegiem masz, nieznikomy wieniec zdobyć czas. Nie tak jak ślepy świadku mecie gnaj, Jezusa znasz. Od winy wolny wszystko z siebie daj, wszystko co masz. Naprzód patrz, biegiem masz, nieznikomy wieniec zdobyć czas. Naprzód patrz, biegiem masz, nieznikomy wieniec zdobyć czas. To życie to nie żart, to walki znój, na pięści walcz. Na zawsze odrzuć grzechu gnój, Bóg tego wart. Naprzód patrz, biegiem masz, nieznikomy wieniec zdobyć czas. Naprzód patrz, biegiem masz, nieznikomy wieniec zdobyć czas. Przyjaciół w biegu dano ci na wiele lat. Upadniesz ramię podaw mi, twój szczery brat. Naprzód patrz, biegiem masz, nieznikomy wieniec zdobyć czas. Naprzód patrz, biegiem masz, nieznikomy wieniec zdobyć czas. W zawodach przyszło bracia stanąć nam ten jeden raz. Sam Jezus da nagrodę.